Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, co naprawdę kupują przedsiębiorcy, bogaci przedsiębiorcy, osoby, które nie dostały może czegoś w spadku, które nie są tak zwanymi dorobkiewiczami, tylko osoby, które naprawdę się wzbogaciły przez swoją ciężką pracę. Także zapraszam do oglądania. Znajdujemy się u mnie w hali, tutaj na magazynie, więc może być trochę mnie gorzej widać. Natomiast generalnie chodzi bardziej o treść, o to, co będę Wam mówił, a nie o to, gdzie jesteśmy i co widać. Moi drodzy, co jest najważniejsze? Pamiętajcie, że odcinek ten nie jest kierowany do osób, które mają lat 40 i więcej, tylko raczej do osób, które mają lat 10, 15, 20, może 20 parę i dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę właśnie z biznesem, chcą rozpocząć swoją przygodę w przedsiębiorczości, w interesach. Moi drodzy, trzeba sobie powiedzieć jasno, bo często się słyszy właśnie na tych różnych portalach społecznościowych, jak ci wszyscy ludzie mówią, że przedsiębiorcy to nie jeżdżą takimi samochodami, ty nie jesteś przedsiębiorcą, bo on to jeździ Ferrari, ten to ma swój samolot, ten zamek, ten jakiś pałac, a ten willę. Wierzcie mi, moi drodzy, że to, co różni właśnie przedsiębiorców od takich, nazwijmy to, pozerów, to jest to, że ci ludzie doszli do takiego majątku i do zbudowania tak dużych firm, ponieważ ci ludzie reinwestowali te pieniądze w firmę. Czyli oni mają wręcz, słuchajcie, taki nauk, co zauważyłem po tych przedsiębiorcach, wszystkich takich dużych, którzy wręcz oszczędzają nawet na samych sobie, co nie jest do końca dobre, ja tego nie pochwalam. Natomiast to doprowadziło ich do takiego bogactwa, jeżeli chodzi o zbudowanie takiej firmy, takiej struktury, ponieważ oni mają coś takiego, że oni reinwestują w firmę, właśnie nie kupują tych wszystkich zabawek. To, że widzicie przedsiębiorcę, bo teraz ktoś się może ze mną nie zgodzić i powiedzieć, no ale ci przedsiębiorcy to jeżdżą Mercedesami, S-klasą albo jakimiś tam innymi Bentleyami. Tak, moi drodzy, tylko wierzcie mi, że dla takiej osoby kupienie takiego Bentleya, to tak jak dla takiego, nazwijmy to, średniego Kowalskiego, jak dla nas, kupienie samochodu za 15 czy 20 tysięcy, czyli no okej, muszę trochę pozbierać, ale nie jest to jakiś duży wydatek. I tak samo jest u takiej osoby. Więc to, że wy widzicie, słuchajcie, nawet taką osobę w takiej furze, to jest osoba, dla której to, co ona wydała na ten samochód, co dla nas może być dziwne, to jest kropla w morzu. Natomiast bardzo często, szczególnie w Polsce, ja tak zauważyłem, że te osoby, które jeżdżą tymi super samochodami, czy mieszkają w tych takich dużych domach, to są z reguły... To jest z reguły, słuchajcie, wszystko kupione na kredyt, to jest z reguły wszystko kupione tylko i wyłącznie po to, żeby się polansować, żeby się pokazać, bo ja coś umiem, a wcale, słuchajcie, ta firma nie zwiększa swoich obrotów, nie zwiększa swoich zysków, przychodów, bo ktoś, ten przedsiębiorca, i tak bardzo często jest, że te firmy upadają, co też widziałem i wy na pewno, jeżeli się interesujecie, też widzicie, nie inwestuje się w firmę, no a jeżeli w coś nie inwestujemy, no to po prostu to spada. Konkurencja nas prześciga, jesteśmy słabsi, nie inwestujemy w produkty, w usługi, w infrastrukturę tej firmy, tylko inwestujemy na przykład, żeby sobie kupić nowy samochód. Też nie mogę tego pojąć, że młody przedsiębiorca, czy taki jak ja, czy może taki jak wy, zakłada firmę i on, słuchajcie, po pół roku prowadzenia firmy, bo mu coś wyszło, kupuje sobie nowy samochód albo bierze coś w leasing. Przecież my nie mamy, słuchajcie, na to pieniędzy. Co z tego, że nam wyszedł jeden projekt za ileś tam tysięcy złotych nawet? Czy setek tysięcy złotych. My powinniśmy, ja tak uważam, że my powinniśmy inwestować, słuchajcie, inwestować, inwestować i po jakimś czasie jest szansa, że nam się to zwróci. Wiadomo, że inwestycja to ryzyko, ale my jako przedsiębiorcy i sami dobrze o tym wiecie, nawet jeżeli zaczynacie, a jeżeli nie, to chcę Wam powiedzieć, ryzykujemy codziennie. To jest ryzyko. Dzisiaj naszym pracodawcą jest klient. Jeżeli klient od nas nie kupuje produktu albo nie chce korzystać z naszej usługi, którą mu oferujemy, no to po prostu my tą firmę musimy szukać albo innego klienta, albo my tą firmę po prostu w jakiś sposób tracimy. Zyski spadają, więc musimy starać się dostarczać jak najlepsze produkty i jak najlepsze usługi. Natomiast co widzę? Widzę, słuchajcie, to, że jest ogólny taki postęp, też często wychodząc gdzieś tam ze znajomymi, nawet na przysłowiowe piwo, jak siedzimy i gadamy, czy nawet będąc właśnie w Warszawie, widzimy te super samochody, tylko wierzcie mi, że naprawdę większość tych aut, nie mówię, że wszyscy, bo część na pewno dobrze im się wiedzie i to jest super, natomiast nie martwcie się, nie traćcie pewności siebie, bo ktoś jeździ takim super samochodem, on mógł poświęcić na to 20 lat ciężkiej pracy, wy dopiero zaczynacie, to raz, a dwa, czasami to są, słuchajcie, złudzenia, te osoby po prostu lepiej udają od was, on kupił ten samochód, ma ten samochód w leasingu,
ledwo wiąże koniec z końcem, ale takim autem jeździ. To się bardzo często zdarza. Ja słuchajcie, słyszałem o przypadku takim może dość dziwnym, ale że jakieś tam dziecko jakiegoś przedsiębiorcy chciało wyjechać na wycieczkę, to ten przedsiębiorca nie chciał mu dać na wycieczkę, bo miał samochód w leasing, musiał ratę spłacić. To już są takie może za bardzo skrajne przypadki, natomiast wierzcie mi, że w większości nie martwcie się, mówię wam po to o tym, żebyście nie martwili się, że ktoś ma taki czy taki samochód, to wcale nie oznacza, słuchajcie, że on jest kasiasty, bo i on ma dużo pieniędzy, bo wierzcie mi, że w większości przypadków te osoby, które mają dużo, one nie potrzebują się afiszować, nie potrzebują się pokazywać. Wręcz one mówią tak, że nie stać, żebym był biedny. Nie stać, żebym tych pieniędzy, nie stać, żebym nie był, żebym się nie pokazywał innym. Bo kto się najczęściej pokazuje? Kto kupuje te, słuchajcie, super torebki albo te super auta, czy nie wiadomo co? Okej, kupują też bogaci ludzie, kupują dorobkiewicze, kupują dzieci bogatych rodziców, okej. Ale bardzo często, co też się przyjęło i nawet jak rozmawiam z niektórymi osobami takimi, no, które wydaje mi się, że już mają jakiś tam sukces zawodowy, nie tylko, to są osoby, słuchajcie, nawet jak sobie poczytacie jakieś raporty ze Stanów Zjednoczonych, średnio przedsiębiorcy jeżdżą Toyotami. Zobaczcie sobie, nawet pojeździcie po tych dużych firmach, może nie po firmach, bo tam was nie wpuszczą, ale wkoło tych firm, jakimi samochodami podjeżdżają prezesi, właściciele, nie mówię o dyrektorach, bo dyrektor to nie jest właściciel. Właściciele, oni, słuchajcie, tak nie dbają o to. Ja znam jednego z większych producentów, który działa na rynkach materiałów budowlanych, znam, to za duże słowo, ale chodzi o to, że takim autem, jakim on jeździ, słuchajcie, to byście w życiu nie pomyśleli, że taki człowiek jeździ takim samochodem. Po prostu jak kiedyś taką osobę zaczepiłem, to ona mi po prostu powiedziała, że ona tego nie potrzebuje, że jakby ma na to, ale ona tego nie potrzebuje, więc każdy ma inne podejście, też każdy ma inny mental, bo z drugiej strony taki przedsiębiorca, słuchajcie, może sobie kupić jacht, bo jemu się zawsze jacht podobał, to jest jego pasja, chce to robić i to wcale nie jest tak, że on jest biedny czy jest jakimś pozerem, bo ktoś, kto nie ma pieniędzy, nie kupi sobie czegoś takiego. Tylko po prostu dążę do tego, że potrzeba wielu lat na to, żeby wkładać pieniądze w firmę czy w jakąkolwiek inwestycję, żeby to przyniosło zyski. Nie ma czegoś takiego, że to się uda zrobić w pół roku czy w rok. Potrzeba bardzo dużo czasu, żeby coś takiego osiągnąć, więc to taka rada, słuchajcie, ode mnie dla was. Jakkolwiek ona brzmi, czy jakkolwiek wam pomoże, mam nadzieję, że chociaż trochę będę w stanie wam pomóc i jakoś doradzić, bo widzę, co się dzieje często mnie, nawet jak miałem lat 15 czy 16, to tak trochę martwiło to, że oni jeżdżą takimi samochodami. Mi to nie wiem, czy się uda coś takiego osiągnąć, kupić kiedyś ten. Wszystko jest do zrobienia, tylko po prostu trzeba bardzo dużo cierpliwości, ciężkiej pracy. Oczywiście nie każdemu się uda, ale trzeba bardzo ciężko pracować i wierzyć, że tak będzie. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia. Powodzenia. Cześć.